wywiad. Super, wygląda to idealnie. Przyjechaliśmy właśnie na plażę, która nazywa się Selong Belanak. Sonka tutaj walczy z kapeluszem. Ale popatrzcie się, ile tu jest zaparkowanych motorków. Znaczy, plaża popularna i raczej nie będzie tutaj pusto. O! Tutaj widać, że są toalety płatne, 5000. Grzybica stóp pewna, bo pewnie trzeba zostawiać obuwie przed. Tutaj jest kubeł. No, zachęcające miejsce po prostu do plażowego raju. Ale nie poddajemy się, idziemy. Sama plaża i woda wyglądają imponująco i widać, że tutaj jest zagłębie surferskie. Wszyscy z deskami, można sobie wziąć lekcje. Dużo leżaczków do wynajęcia. Piękne miejsce. Jedynie to wejście niezachęcające. Nie, Sonka? Sonia zapisała się na lekcję surfingu. Panią właśnie uczy, jak wstawać, jak leżeć, jak wiosłować, gdzie się trzeba położyć. Sonka wzięła szybko lekcję na brzegu i od razu poszła z nauczycielem do wody na troszkę mniejszy fale, póki co. Będzie miała dwugodzinną lekcję. Zobaczymy, czy będzie surfowała. Ale jej. Jak tam szybki wywiad? Super? Wygląda to idealnie. Wróciliśmy już z surfowania. Teraz przyszliśmy do restauracji, żeby coś zjeść, bo umieramy z głodu. Woda wyciąga podobno. A mamy tu takiego fajnego towarzysza. Piesek tutaj sobie leży, patrzy na nas, co zamówimy. Jak będzie dobry, to może tu nawet z nami będzie siedział. No i taki widok. Stoliczek mamy z widokiem pięknym. Trafiliśmy już do nas na plażę i mamy bardzo długie, ale za to szczupłe cienie. Jakby to człowiek taki był jak ten cień. Niestety. Przeszliśmy plażą kawał drogi i doszliśmy do takiego urwiska skalnego. Jak tu byłem 2 dni temu, to woda rozbijała się o te skały i w ogóle się tutaj nie dało przejść. A teraz wygląda, że można by było suchą nogą minąć to urwisko. Ale patrzcie, jakie skalisko. Jak to woda zabrała morze, ocean rozbijający się o ten klif. Za każdym razem coś urwie. Thank you.
stolik, a tutaj przed wejściem z plaży na basen stoją krowy. Wam pokazuję. Takie krowy tutaj mamy przed hotelem. Przechodziły plażą, przystanęły. Małe się karmi, a one stoją i czekają. Mamy już wieczór i przyszliśmy sobie na kolację. Właśnie nam przynieśli, pokazujemy co jemy. Spróbowaliśmy, jest pyszne. Sonka zajada awokado z tuńczykiem, z warzywkami i z ryżem jaśminowym. A ja mam coś na styl sushi. Mam też tuńczyka, mam ryż i też sałatkę i tutaj sos sojowy. Przepysznie. Tak samo smakuje jak wygląda.